Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co to według mnie znaczy porządek. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie nasz świąteczny odcinek, w którym moje widzki opowiadały o tym, co w święta, albo raczej przed świętami, zrobione być musi, a co niekoniecznie. Okazuje się, że mamy różne definicje porządku i czystości i coś, co jest absolutnie konieczne dla jednych, jest całkiem zbędne dla innych. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć zatem o tym, co moim zdaniem robi wrażenie czystego i posprzątanego domu i na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli przed świętami nie macie za dużo czasu na zrobienie wszystkiego na tip-top. Żeby było jasne, to jest moje zestawienie i mój punkt widzenia na sprawę. Ja się oczywiście świetnie znam na temacie, ale macie prawo mieć inne zdanie. A tak zupełnie serio, to mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie mi, które są takie według Was najważniejsze obszary, które muszą być ogarnięte, żeby ten porządek i czystość zaistniały w Waszych domach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Sidolux, zaprzyjaźniona z nami już od dłuższego czasu i będę miała dla Was bardzo fajną ofertę i okazję na wypróbowanie jednego z ich produktów, ale o tym za sekundkę, powolutku. Oto kluczowe, moim zdaniem, miejsca do ogarnięcia w domu. Przedpokój, pierwsza wizytówka domu. Jeżeli jest tak, że drzwi wejściowe nie dają się otworzyć, bo za nimi wisi wieszak, a na wieszaku wiszą ubrania, no to już jest źle. A jeżeli jeszcze dodatkowo słabo widać podłogę, bo jest zasłana butami, to to już jest w ogóle katastrofa. To jest pierwsze wrażenie, które goście mają po wejściu do Waszego domu i dobrze by było, żebyście i Wy, jako gospodarze i goście, mieli to wrażenie jednakowoż troszkę lepsze. Zostawcie w przedpokoju tylko te buty, które są naprawdę noszone, kupcie sobie taką piętrową półeczkę, na której trochę więcej się zmieści. Zamiast wieszać płaszcze na wieszakach, powieście je na wieszakach takich z szafy. Rozwieście je. Wtedy one zajmują dużo mniej miejsca, niż kiedy są zahaczone po prostu o ten haczyk przy szyi. To są takie proste patenty, które sprawią, że ten przedpokój od razu będzie bardziej poukładany. Pamiętajcie, że to jest właśnie to pierwsze wrażenie i dobrze, żeby ono nie było zagracone, zabałaganione i jakieś takie chaotyczne. A jeżeli w przedpokoju macie lustro, a pewnie macie, to pamiętajcie, żeby było czyste, żeby nie było na nim śladów paluszków różnych dzieci. Z tymi lustrami to jest w ogóle taka historia, że o nie trzeba zadbać szczególnie, jeśli chcecie zrobić dobre wrażenie, ale o tym Wam opowiem już przy kolejnym, bo kolejne też muszę wytrzeć. No właśnie, bo z tymi lustrami to jest tak, że macie też takie lustro w łazience. No i ta łazienka to jest w ogóle takie tricky miejsce, bo lustro w łazience zazwyczaj jest zachlapane elegancką pastą do zębów, która nam gdzieś tam kapnie przy myciu, więc trzeba je zawsze przed gośćmi przetrzeć, dlatego że z łazienką jest następujący problem i Wam wszystko zaraz wyjaśnię. Przychodzi do Was gość, no i idzie do tej łazienki, gdzie jest sam i ma chwilę czasu. A jest to chwila czasu, w której zauważy każdy okruszek, którego tam nie powinno być, i każdy paproszek, i każdy kurz. Więc łazienkę musicie jednakowoż troszeczkę stuningować. Umyte lustro to jest jedna rzecz. Ja, jak wiecie, do mycia szypi luster używam płynów marki Sidolux, który znany jest, powiedziałabym, raczej z podłóg. Nie wszyscy wiedzą, że mają naprawdę fantastyczne produkty do mycia szypi luster, które po pierwsze mają co najmniej 96% naturalnych składników, po drugie mają dodatek alkoholu, który sprawia, że ten płyn wyparowuje bez śladów kilka chwil. Ale myślę, że takim największym plusem jest piękny zapach. Dlatego, że przetarcie takiego lustra w łazience od razu sprawia, że cała ta łazienka pięknie pachnie. I teraz wyobraźcie sobie, jak umyjecie wszystkie okna w domu, jaki piękny jest to zapach. To jest super ważne, dlatego że za jednym razem przy szybkich porządkach mamy nie tylko efekt takiej czystości, który widać, ale też taki, który czuć, i to jest super przyjemna sprawa. No i teraz mam dla Was zagadkę. Rozejrzyjcie się po tej łazience i pomyślcie, co jeszcze bym mogła umyć płynem do mycia szyb i luster. Zastanówmy się. Okno wydaje się dosyć oczywiste, ale widzicie coś jeszcze? No to ja Wam teraz pokażę.
No dobrze, o ile idę o zakład, że nie jedno z Was padło na to, że można wytrzeć abażur szklany od lampki czy szklane dekoracje, to pewnie niewiele osób padło na to, że płynem do mycia szybki luster można wyczyścić także kabinę prysznicową. Tu jedna ważna uwaga. Otóż, jeśli ona jest zakamieniona, to tego płynu nie używamy, bo on po prostu nie będzie wystarczający. Ale jeżeli zgodnie z poradami cioci Uli Pedantuli robicie po prysznicu szybką przecierkę, czyli ściągaczką do szyb albo ręczniczkiem ściągacie wodę, która została na kabinie, żeby nie osadzał się osad i wtedy tego osadu nie macie i wtedy płyn do szyb i luster będzie absolutnie wystarczający, żeby zrobić ostatnią szybką przecierkę przed gośćmi, żeby potem nie siedzieli w łazience i nie myśleli, tato ma kabinę zachlapaną nieładnie. Okna. Czy muszą być czyste, żeby było wrażenie, że jest posprzątane? To jest odwieczna dyskusja, która znalazła swoje odzwierciedlenie w moim świątecznym odcinku, gdzie jedna z bohaterek mówiła: u mnie okna muszą być czyste, bo nie daj Boże padnie jakiś promień słoneczny na nie i widać, że jest bałagan. A druga powiedziała: okna odpuszczam bez przesady, nie muszę robić wszystkiego. Moim zdaniem okna na wiosnę powinny być czyste, no bo na wiosnę prawdopodobieństwo, że padnie na nie promień słoneczny jest dużo większe niż w przypadku świąt Bożego Narodzenia, ale prawda jest taka, słuchajcie, że jeżeli rzeczywiście nie jest to jakieś super nasłonecznione okno, to nikt tego nie zobaczy, więc jeżeli macie się zajechać przed świętami po to, żeby wymyć wszystkie okna, to może nie warto, a może warto widać tylko wymyć tylko te, przez które widać. Dla mnie świąteczne okna czyste być powinny, to jest wielka przyjemność mieć czyste okno i też muszę Wam powiedzieć, pamiętajcie, że nie zawsze też trzeba urządzać wielkie mycie okien z framugami, nie wiadomo czym, czasem naprawdę wystarczy po prostu na szybko przetrzeć szyby. Z płynem Sidoluxa to jest banalnie proste. Psikasz, wycierasz i jest czyste, żadnego ściągania wody, żadnego zamieszania, więc czasem naprawdę można to zrobić w takiej szybkiej, błyskawicznej wersji, która będzie prawie równie czysta jak ta rozbudowana. A będzie pięknie pachnieć. A to nie bez znaczenia, jak powiedziałam wcześniej. To teraz Wam jeszcze dodam, że macie teraz okazję wypróbować płyn do szyb i luster Sidoluxa za darmo, a to w ramach akcji, która trwa do 29 marca, a szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Idziemy dalej. Nie będę Wam ściemniać. Nie oczekuję, żeby Wasza kuchnia zawsze tak wyglądała. Umówmy się, że moja tak też nie zawsze wygląda. Zazwyczaj, jeśli tak wygląda, to jest pod koniec dnia wieczorem, jak już wszystko w niej zrobiliśmy i przed spaniem robimy naprawdę ładne porządki, żeby się rano dobrze wchodziło. Ale w kuchni są takie podstawowe elementy, o których warto pamiętać, żeby stworzyć wrażenie porządku. Pierwszy element to jest, ta-dam, czysty zlew. W nim nie mogą zalegać sterty naczyń do pozmywania i nie powinny też, jeśli macie dwukomorowy, zalegać rzeczy, które są już umyte i się suszą, bo to stwarza wrażenie bałaganu. Punkt drugi to jest czysta kuchenka albo płyta indukcyjna, gazowa, co tam macie. No jak ona jest zachlapana po smażeniu, to to nie wygląda dobrze. Kiedyś w jednym z moich filmów podrzucałam Wam taki patent, jeżeli macie na przykład gości, a w ostatniej chwili musicie zrobić jakieś smażenie, to to jest taki patent zaczerpnięty z kuchni takich restauracyjnych, gdzie wykłada się po prostu folią aluminiową kuchenkę, żeby potem szybko wszystko wyrzucić po smażeniu i odłożyć. To się oczywiście sprawdza tylko przy kuchenkach gazowych, no ale jest to jakiś tam sposób, jeśli macie jakąś ważną okazję. Wiadomo, przetarcie szybkie kuchenki, czy gazowej, czy indukcyjnej multisprayem, to jest naprawdę sekunda i będziecie mieli temat z głowy. Temat trzeci to są blaty i one nie mogą być zastawione jakąś totalną ilością rzeczy, sprzętów, talerzy i innych historii. Czyste blaty to czysta kuchnia, więc jak to bym powiedziała po włosku, mi raccomando, pamiętajcie, żeby sobie te blaty ładnie przetrzeć, żeby były tak czyste, żeby dosłownie można było z nich jeść, a jak się używa z multispraya, to można. Wiecie, że jestem psychofanką multispraya, nie? Wszystko nim czyszczę. Z wyjątkiem szyb i luster. I pachnie mydłem marselskim, jakby się ktoś pytał. Myślę, że następny punkt może Was trochę zaskoczyć, ponieważ ja osobiście uważam, że żeby efekt porządku był, to czysty musi być telewizor. Dlaczego? Ano dlatego, że te telewizory niestety szybko rosną i coraz są większe i coraz większą płaszczyznę zajmują w naszych salonach. A to oznacza, że taki telewizor ze śladami paluchów to jest rzecz nieciekawa. W związku z tym telewizor z pewnością przecieramy, natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest nowa rzecz, o której w ogóle nie wiedziałam, że jest. Sidolux do ekranów i
monitorów, który doskonale sprawdza się też do tabletów i do telefonów komórkowych, a te powinniśmy wycierać często również ze względu na takie bakteryjne historie. Muszę Wam powiedzieć, że ten środek jest bardzo delikatny, nie zostawia smug, ale pamiętajcie też, że połowa sukcesu to jest ściereczka, której będziecie używać. To powinna być ściereczka z mikrofibry, taka, która nie zostawia włosków, bardzo delikatna i tylko do tego. No i nie zaskoczę Was pewnie specjalnie, jeżeli Wam powiem, że ten środek ładnie pachnie, ale myślę, że już przy Siduluxie przywykliście, że tak jest. Dlaczego w tym salonie panuje porządek? Ano dlatego, że jak przyjrzycie się uważnie, to nie ma tu ani jednej rzeczy, która byłaby nie na swoim miejscu. No i to niestety jest taki obszar, w którym dosyć często kreuje się bałagan, bo my, wiecie, zostawimy a tu książkę, a tu pilniczek, a tu jakąś zabawkę, no i ten bałagan trochę sam się robi. Jeżeli nie macie czasu na większe sprzątanie, to po prostu zgarnijcie rzeczy, które nie są na swoim miejscu, do jednego fajnego pojemnika, ten łatwiej będzie schować, a potem w wolnej chwili, ale uwaga, musicie to zrobić, rozparcelujcie te rzeczy tam, gdzie ich miejsce rzeczywiście jest. Dlatego, że jeżeli taki kosz będzie leżał, to potem do niego dojdzie drugi i trzeci i będziecie mieli naprawdę gruby problem. Jednym z pierwszych odcinków, które robiłam na kanał Ula Pedantula, był taki odcinek o szybkim sprzątaniu i tam dla żartu wrzuciłam wszystkie niepotrzebne rzeczy z kuchni do piekarnika. Pamiętam, że niektóre egzemplarze pozbawione poczucia humoru były szalenie oburzone, ale co tu dużo mówić. Czasem, kiedy nie mamy już czasu na duże porządki, lepiej to zgrupować, schować i przynajmniej będzie ładnie na jakiś czas, a kiedy będziecie mieli chwilkę wolną, to wszystko zrobicie tak, jak należy. Dziękuję Wam przepięknie za kolejny wspólny odcinek, a w komentarzach pod dzisiejszym filmem proszę piszcie do mnie, które obszary w domu uważacie Wy, że powinny być zawsze posprzątane albo zawsze czyste, żeby w domu panowało chociaż wrażenie porządku. Nie wszystko musi być perfekcyjnie i idealnie. Pamiętajcie, i tak będzie fenomenalnie. Wszystkiego dobrego dla Was. Dlatego, że zanim się dobrze zaczęliśmy, wisi wieszak, a na wieszoku, Dlaczego? Dlatego, że tutaj widzę te... Dlaczego? Dlatego, że te telewizory, trudne zdanie do wypowiedzenia, jeszcze raz, pewnie je macie, więc...